szansę, by zrobić to odrobinę lepiej, by wystartować mocno, od mocnego uderzenia, zaskoczyć nie tylko tutaj gdzieś fanów, bo myślę, że też przede wszystkim kolejnych rywali podczas tego Majora. Hades na bombsidzie będzie miał za momencik okazję, aby się wykazać. Na razie Hobbit, który dosyć mocno naciska, ale zobaczmy, Hades eliminacją, Inter złapane, Axel odpowiada. Więc mamy 4 na 4, ale Snappy dokłada fraga, także i Spinks, więc obłędnie to wygląda, jeżeli chodzi o rundę pistoletową. Shiro oraz Nafani próbujemy jeszcze to, można powiedzieć, że uspokoić, przynajmniej zbliżyć się do paczki, teraz bo tam właśnie ratować pod kontrolą. No ale chyba tutaj nie ma takiej możliwości, 50 sekund do końca, no i czwórka tak naprawdę zawodników już gotowa, aby tutaj postawić mocną barierę przed Gambit. No, początek jest na pewno problem dla Gambit, to nie jest nasz kłopot. Ens, świetny start, 4 na 2, przewaga wyraźna. 40 sekund do końca. Shiro podchodzi od długiej. Wiedzą terroryści, że trzeba tę pozycję wykorzystywać. Dycha ma mało HP. Ale czy on będzie tym pierwszym zawodnikiem łapiącym kontakt? No chcą się tutaj właśnie zgrać zawodnicy. Działa to świetnie. Dycha jako pierwszy. Wyskakuje Dotto. Kasuje rywala. Zostaje na fany. Próbuje, ale nic z tego. Dotto. Będą dobrze ustawieni pod takie zagranie, bo zobaczmy. Długa odpuszczona. Jest rotacja. Teraz jeszcze Snappy pada na ziemię. Hobbit miał mało HP, ale poradził sobie z tym zawodnikiem. No i to jest darmowe wręcz wejście terrorystów na ten BS. Tutaj nikogo nie ma. O, gdzie są Hades, Spinks oraz Dycha? No nie w tym miejscu. Tutaj przygotowani na B. No zaryzykowali. To ryzyko kompletnie się nie opłaciło i nie będzie już więcej walki od zawodników ENS. Gambit, a może w ogóle odpuszczą tę pozycję? Tylko czy to nie sprawi, że Spinks za chwilę będzie starał się wyjść do przodu? Ale proszę, tu już jest wejście zawodnika na bombside B. Tu już jest zamieszanie. Troszkę obserwator gdzieś tam nam przysnął na chwilę po drugiej stronie mapy, ale teraz jesteśmy tutaj, gdzie jest ta walka. Kto ją wygra? Na razie problemy Dotto. 3 na 2. Problemy też zespołu ENS. Rotacja oczywiście jest. Od pleców pędzi jeden z zawodników, ale będzie spóźniony. Hades musi wytrzymać. Musi wytrzymać jak najdłużej. No paka jeszcze nie jest podłożona. Zobaczmy, gdzie jest terrorysta z paką. No dopiero jakby przejmowali ten bombsite zawodnicy Gambit. O, dziwna runda, szczerze mówiąc. No oczywiście to też kwestia tego, że nie widzieliśmy tego najważniejszego momentu wejścia w bombsite, tej decyzji od Gambit. Hades podchodzi, ale tutaj na razie nie widzi rywala. Jasne, bomba podłożona, ale musi w tej sytuacji zrobić coś jeszcze Spinks. No pytanie, czy uda się cokolwiek dziać. Spinks na plecach, na pewno on może tutaj te dwa fragi pozyskać. Hades, dobrze byłoby na pewno jedną eliminację w tym momencie też i wrzucić na konto, aby Spinks troszeczkę miał łatwiejszą drogę. Poleci granat błyskowy, ale Spinks, proszę bardzo, korzysta z tego fenomenalnie! Dwie eliminacje zdobyte, no i w tym momencie na fani jest jeden na dwóch. Jest także smoke dołożony, aby tutaj w tym momencie odciąć ostatniego gracza Gambit. Z drugiej strony nie, to nie był smoke, to był kolejny granat błyskowy, aby tutaj na fani musiał się schować, ale na fani to wszystko rozgrywa pięknie na czas i już nie ma tutaj miejsca aktualnie na to, aby rozbroić bombę. Nie są to idealne zestawy, ale proszę, terroryści chcą zaskoczyć, jest przyspieszenie. Kto wyjdzie na tym lepiej? Czy będzie szansa dla antyterrorystów? Broni się jeszcze Dycha! No i proszę, spróbował! Teraz jeszcze ten granat odłamkowy, też niezły. Inter, Shiro poobijani, ale mamy wyrównanie, mamy 3 na 3. Tu przydałby się smoke odcinający, ale Snappy. Nie, Snappy chce zaskoczyć! Tego smoka w tym miejscu dosyć standardowego nie było od antyterrorysty, więc poszedł do przodu i faktycznie zaskoczył, a Hades jeszcze asekuruje. Nie będzie rotacji takiej szybkiej w stronę łącznika. Interc 1 na 3, Interc na razie 4 fragi. W tej rundzie jedna eliminacja, ale będzie mu ciężko. Plus taki, że ma jednak bombę na swoich plecach, więc no ma jakieś możliwości. Tym czasem, który pozostał do końca, a jest go sporo, może też pograć. No jak najbardziej, ale żeby tu zaplantować paczkę i wygrać rundę, musiałby wiele czynników spełnić. Wydaje się, że Hades może być tym zawodnikiem, który za momencik go złapie, chociaż bliżej oczywiście tego wszystkiego Spinks, już znajdujący się bezpośrednio na bombsidzie, a no 50 sekund do końca, więc Inters no może to oczywiście dosyć spokojnie wszystko rozgrywać. Pytanie, czy jeszcze dorzuci tutaj palaka, dorzuci smoka. To by ujawniło dosyć szybko jego pozycję. No teraz najbliżej niego ustawiony Hades i to od bardzo dobrej pozycji. Z drugiej strony chyba nie spodziewa się rywala i oby Inters tutaj nie zauważył może naszego polskiego zawodnika jako pierwszy. Ale wychyla w tym momencie już Spinks, no i piękna odpowiedź od Hadesa, więc dwójkowo udało się to wszystko rozegrać. Mam Dychę do pomocy, jeszcze dorzucony odłamkowy, tam delikatnie poobijany Hobby. Tylko że zobaczmy na ustawienie Gambit, oni tutaj kombinują w ataku, dwóch zawodników idzie od długiej, to tak spokojnie, nie chcą być zauważeni. A jeżeli już, to niech się to wydarzy jak najpóźniej. No pamiętajmy, to jest taki troszkę, no full niby, ale troszkę jak forsik wygląda od Gambit. Pozycja Spinksa świetna, jest eliminacja na fany na ziemi, jest jeszcze Shiro, ale tu nie ma nawet kogoś, by dorzucił mu flesza, żeby mógł zagrać jakkolwiek agresywnie, ale Hobbit, Axel przebijają się po drugiej stronie mapy. No tam wydawało się, że nic na razie się nie wydarzy, ale jednak ruszyli do przodu i to działa, zapalający w bombsite, żeby opóźnić podłożenie bomby. Hades, czy on coś jeszcze ma, czym mógłby zadziałać teraz? No tam jest zapalający, na razie
jednak błyskowy, teraz zapalający dowody, ale też chyba w smoka dorzucony ten zapalający od Hadesa. 3-4, Gambit, ich pozycje, no już trochę mieli czasu, żeby uspokoić to wszystko, żeby się dogadać. Oj, Hobbit zaskakuje Snappiego, Spinks także na ziemi, Hades, trzeba się wycofać, 1-4, nie ma możliwości niestety, ale Gambit. Na razie ponownie, standardowo zauważ, Gambit tak samo to wszystko chce rozegrać od placu zabaw, może przejdzie potem jeszcze longiem. No ale też i oczywiście pozostawiony jeszcze zawodnik w okolicach. Będzie przejęcie wody, będzie dorzucony flash, teraz wyjście, Hobbit, jeden frag, Doto miał możliwość, by zareagować. Ale Doto też musi uważać momentalnie, tam były jeszcze skany przez drewno, bardzo sprytnie chcieli to rozegrać zawodnicy Gambit. No tutaj mieli pomysł, wiedzieli jak to zrobić, pomimo że w zasadzie chcieli tę część mapy przejąć dwójkowo, tylko dwóch zawodników ze strony Gambit. Tylko czy Enz właśnie nie podejdzie w to miejsce? Jak teraz to ustawienie będzie wyglądało? Bo pod A tak naprawdę jest Sphinx. Nie ma jeszcze chyba w tej sytuacji nikogo do pomocy i Sphinx też już delikatnie wycofuje się bliżej bombsite'u, za chwilę powinien być obok niego Hades, on akurat z bombsite'u i myślę, że będzie asekurował długą. I lepiej, żeby to robił, bo tam jest trzech rywali. No, Axel wraz z... Nie, przepraszam, Axel akurat samotnie ma pakę na plecach. No on też musi uważać, żeby tej paki nie stracić. Czasu jeszcze terroryści no, mają sporo, 40 no sekund. No tak, pojawia się też na plecach Doto, jak widzimy, jeżeli chodzi o defensywę. Już przygotowany Hades, no i Sphinx. Dobre pozycje, na pewno Enz, jeżeli chodzi o obronę bombsite'u, ale już widzimy, że Axel łapie jednego właśnie z tych zawodników. Hades no, pozostaje tak naprawdę sam. No jest Doto, ale zupełnie z innej miejscówki będzie to wszystko chciał rozegrać. Już w tym momencie złapany, no jak spokojnie Gambit podeszło pod bombsite'a i sam w sobie Hades, który teraz ciekawa na pewno, pozycja, no, trzeba przyznać, jak na snajperki, no właśnie, to raczej to nie jest rozgrywane, ale widzimy, że działa i to najważniejsze, bo złapany w tym momencie Hobbit, Doto także jeszcze na Crossfire'a ustawiony, tylko zupełnie inne miejscówki, Axel go jednak łapie jako pierwszy. No i pytanie, czy teraz nie warto, może jednak się wycofać, żeby nie pchać się w głąb BS-a, czy można powiedzieć, że raczej w głąb chyba terenu po prostu rywala, bo sam Axel widzimy, że jednak chce jak najszybciej odpowiedzieć, chce doprowadzić do sytuacji 3-3, minuta do końca, więc też i Gambit ma okazję, aby zrotować, chociaż wydaje się, że raczej są skupieni po prostu na tym dolnym BS-ie i tutaj będą chcieli za wszelką cenę za momencik zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dycha jeszcze z dobrym dopaleniem, chociaż nie, tam smoke, a nie, nie. To timingowo, Dycha miał to pod kontrolą i on dokładnie sobie to wyliczył, tam był Molotow, gdy smoke zaczął znikać, Axel jeszcze walczy, paka pojawia się w monsterze, no to jest ta eliminacja Dychy, którą widzieliśmy wcześniej, 3-2 Sphinx. On chce wyjść na plecy, nie chce wyjść zbyt wcześnie, jak usłyszy granat, jak dostanie info od kolegów, wtedy ruszy Dycha. On teraz bronią snajperską, ależ wyjście Axela. Sphinx ruszył, tak jak zapowiedziałem, ale w grze zostaje Shiro. 1-2, to jest specjalista od takich zagrań. Jak sobie poradzi w tej sytuacji? Już na początku były kłopoty, Snappy, świetna pozycja. Może mieć spore tarapaty, chociaż to i tak nie jest wynik, powiedzmy sobie szczerze, który przecież zapewnia im przewagę, który pozwala im w tym spotkaniu czuć się komfortowo. Ale jest przygotowana kolejna tutaj pułapka przez graczy Enz w okolicach Feniksa. Ciekawe na początek ustawienie. Dycha, jest eliminacja, więc wszystko dobrze zapowiada się w 15 rundzie. No i Sphinx musi to wykorzystać, ale Hobbit się tego jednak spodziewał. Z drugiej strony ciekawe, czy gracze Gambit wiedzieli, że tam musi znajdować się jeszcze zawodnik, skoro był tak ustawiony Sphinx. No sprawdzi to Inters, pozostaje grze w tym momencie Snappy na bombsite, ale tutaj także na fani. No Dycha idą jak buldożer gracze Gambit, możemy no, się opowiedzieć. Wszystko, co napotkają, niestety niszczą. Niezbyt dobrze się kończy dla tego przedmiotu czy osoby. Doto pozostaje sam, ale w sytuacji 1-4 wydaje mi się, że no tutaj musiałby działać wiele i musiałby sięgnąć cudu, aby ten jednak siódmy punkt pozyskać. No, oczywiście będzie próbował, no bo to jest ta ostatnia runda pierwszej części spotkania, no to wiemy. Ale teraz Gambit no, pokazało tę swoją siłę. 9-6 po stronie atakującej na over. Bardzo często tak mocno wychodzą do przodu. 1-2 zawodników i to zaskakuje rywala. Shiro teraz, on jest w szoku, bo to jest mocne wejście od terrorystów. Inter jeszcze walczy, ale terroryści są blisko. Muszą dojechać te pozycje. Hobbit za bombsite'u. Hobbit jeszcze próbuje. Jaka jest sytuacja teraz, bo troszkę ten pył bitewny opadł, ten kurz opadł. 2-2. Terroryści. No tutaj te punkty zdrowia, no to podobnie, ale Hobbit no mocno pobijany. On może być łatwym celem, a tutaj faktycznie jest dojazd w pozycji, ale spodziewał się tego Hobbit. Hobbit, 20 punktów zdrowia. Hobbit, no wie o tym, że nie może właśnie wejść w walkę, a gracz, który mógłby tutaj jeszcze ewentualnie uratować to wszystko, czyli Axel, był wycofany dosyć głębiej, ale tutaj taka decyzja, Sphinx z plecami ustawiony do rywala. Jakby nie spodziewał się go jednak na tej pozycji, ale z drugiej strony Snappy, ryzykuje, który może skoczyć, ale Axel wie, że do tego typu sytuacji może dojść. Snappy, no i niestety bez eliminacji, Axel z fragiem, więc no, na pewno jakąś przyjemną informację na pewo możemy w tym momencie Państwu przekazać. I dobry początek, Snappy zaskakuje, idzie do przodu. Hobbit
ale jednak to on. To wszystko na razie stopuje. Była dobra fala uderzeniowa, chociaż Hades wow, także znajduje miejsce dla siebie. Na fany, on za smoka, wie, że tu można wykorzystać przestrzeń i musi to zrobić. I do przodu nie było to tak pewne, ale jednak z fragiem Doto na ziemi. 3-3 i zobaczmy, jak ruszą tak w drugie tempo teraz zawodnicy ENS. Na fany, on zrobił sporo, trzeba przyznać. Też opóźnia to podejście w znacznym stopniu, bo przecież tyle pozycji ENS musi teraz sprawdzić. A Gambit już tak naprawdę jakby odpuściło tę walkę w pierwsze tempo. Zmiana ustawienia, czekanie, zajęte pozycje. Ciekawa na pewno ta Shiro, bo jest podsadzka. Jeżeli nic nie zrobi, to będzie duża korzyść dla ENS, ale jeżeli ma te pozycje, to może za chwilę wykorzystać. Axil od drugiej strony, on też czeka na błąd rywala, na wychylenie, ale sprytnie podchodził zawodnik ENS i Axil oberwał. Już tutaj elementu zaskoczenia będzie, jeszcze walczy, ale Spinks, jak to pokazuje w tym spotkaniu, nie pierwszy raz. No, faktycznie strzelecko wygląda dobrze i to oznacza zwycięstwo, mam wrażenie, już teraz ENS. Shiro jeszcze czeka na rywala, czeka na fraga, ale czasu coraz mniej, a kolega na fany przecież już wycofywał się, już gdzieś bardziej pasywna pozycja. Od Monstera i co istotne, oni ryzykują sporo, ale chcą zagrać kontaktowo i to może zadziałać, bo Gambit nie jest aktualnie przygotowany. Przesuwa się Shiro, musi zdobyć eliminację, jest frag od niego. No ale teraz Interc, on też za bombsite'u, paka za chwilę może być podłożona. To jest ten podstawowy cel, ale teraz po pace trzeba też dobrze się ustawić, trzeba się poprzesuwać, trzeba się dogadać, kto co kryje, jeszcze wykorzystać granaty. Dobry błyskowy, tylko trzeba wyjść mocniej na Interca, za wolno, za wolno. Interc odzyskiwał już wizję, a naprawdę ten flash był pierwsze tempo świetny. Oj, no ale widzimy, w tym momencie pozostaje w grze sam Hades, no i Interc idzie, idzie cały czas przed siebie. No, został zatrzymany, ale łącznie 3 eliminacje udało mu się zdobyć. To była ta pozycja, gdzie chciało mieć Gambit kontrolę i miało faktycznie. Tylko, że jak ta przewaga będzie wykorzystana, bo zobaczmy, antyterroryści rotują. Na B jest aktualnie jeden zawodnik, 3 za chwilę może być na A, jest świetny flash, Axie to wykorzystuje, nie było nikogo po stronie ENS, żeby jeszcze jakoś na to odpowiedzieć. A na fany z za bombsite'u, przecież ma kolegę do pomocy, jest wcelowany Shiro, jeszcze przesunięcie samego na fanego, smoke na przejście, Shiro na chwilę wyłączony, musi się inaczej ustawić. Axie od długiej, to też pozycja, wydaje się, że odcięta w jakimś stopniu, może tu jest jakaś luka, za chwilę to sprawdzimy, ale terroryści mają jeszcze ponad 20 sekund, ale te granaty dymne za chwilę zaczną padać, trzeba pakę podłożyć, a tutaj na fany jest ta luka, Spinks jeszcze kontruje długą. I teraz, czy na fany wyjdzie? On na razie czeka, bo tego czasu jest coraz mniej i wygrywa starcie ze Sphinxem. Tak ważne przecież w tej sytuacji. Jeszcze idzie po więcej. Od drugiej strony snajper. O, tam jest gorąco, tam jest blisko. Wszystko jest bardzo blisko. Ależ ale kłopoty. Pistolety poszły w ruch. To starcie Snappy, 87 punktów, 90 punktów dycha. Jeszcze przygotowany Shiro. No, ten jednak się pomylił, ale no, nie pomylił w pełni, bo jednak dycha obity do 11, no, nie przyniosło mu to eliminacji. Hobbit jednak poprawia tutaj swojego kolegę. No i mamy 4-5, tak naprawdę 3-5. Axil łapie Spinksa. No pełna kontrola od Gambit, widać tę pewność, o której wcześniej mówiłem. Także Axil w tym momencie nie obawia się wychylenia. Hades powalony, 5-2, minuta 15 do końca. No i Snappy dycha, ten duet jeszcze próbuje dać trochę nadziei, dać trochę możliwości fanom, ale też i sobie oczywiście w tym spotkaniu. No, ale to nie będzie łatwe, bo Gambit po stronie defensywnej, no w zasadzie gra niemalże perfekcyjnie. Jedna tylko porażka do tej pory po zmianie stron zespołu Gambit. Teraz przewaga 5-2. Snappy podchodzi, za jego plecami jest także dycha. No Snappy tych HP ma zdecydowanie więcej, ale też delikatnie oberwał. Shiro celowany, ale czy Polak wie o tej pozycji? No to nie ma znaczenia, bo Shiro trafia. Tam była próba tak przeskoczenia, próba zbejtowania może zawodnika Gambit, ale Gambit...